Tegoroczna kwalifikacja wojskowa na terenie Polski prowadzona jest od 4 kwietnia do 8 lipca. Natomiast w powiecie kozienickim kwalifikacja rozpoczęła się 5 maja, a przeprowadzana jest na terenie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Świetlicy nad Jeziorem. W tym roku do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wezwani zostali mężczyźni urodzeni w 2003 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynności służby wojskowej, osoby urodzone w latach 2001-2022, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynności służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021-2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych. Osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 rok życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynności służby wojskowej. W 2022 roku w powiecie kozienickim do stawienia się na kwalifikację wojskową wezwanie otrzymało 309 mężczyzn z rocznika podstawowego, 70 mężczyzn rocznika starszego oraz 3 kobiety. Badanie podczas kwalifikacji obejmuje pomiar ciśnienia oraz kontrolę słuchu i wzroku, wagi i postawy. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe muszą przedstawić dokumentację medyczną i na żądanie komisji wziąć udział w dodatkowych badaniach. Komisja przyznaje badanemu jedną z 4 kategorii zdrowia – A, B, D lub E. Podczas kwalifikacji każdy poborowy odbywa również rozmowę z przedstawicielem Wojskowego Centrum Rekrutacji, który podejmuje decyzję o skierowaniu do odbywania czynnej służby wojskowej i wręcza książeczkę wojskową. Obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych. W związku z tym wszystkie osoby, którym orzeczona zostanie kategoria A, jeżeli nie zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, będą przenoszone do rezerwy. Kwalifikacja wojskowa w powiecie kozienickim potrwa do 20 maja.